All right. The signal from my Spidey tracer is stronger from up here. My compass should lead right to him. Okej, więc teraz oczywiście kolejne zadanie to sklep, oczywiście większość przeciwników. Serio, bo nie ma tutaj żadnego podzadania. Musimy po prostu na radarze ich wszystkich sklepać. Chyba, że się za niedługo coś odpali, ale wątpię w to. Tak więc, moi drodzy, witam was właśnie w 90% całej tej gry, czyli po prostu napieprzanie się z przeciwnikami i oczywiście niszczenie tych działek, bo prawdopodobnie działka też trzeba będzie zniszczyć. Bo jak żeby inaczej. Tak więc na razie podążamy za Spider Kompasem, jest wszystko w porządku. W ogóle co to jest za budynek? Co to w ogóle jest? Halo? Co to jest? What the fuck? Okej. To dziwnie to trochę wygląda, taka jakby otchłań. Nie sądziłem, że w New York City takie rzeczy się dzieją. A bo my na moście jesteśmy już. O kurde ty, po raz pierwszy będziemy po moście chodzić. Nowojorskim. W Nowym Jorku, kurde. Ale to trochę taki słaby most, skoro to jest most... Czekajcie, aż se zobaczę. A to dobry, no kurde, świetny most. Nie żeby coś, żaden samochód nie będzie mógł nim się poruszyć. Ani człowiek. Nie no, nice one po prostu. Ale go kurde sklepiemy, gościa. Ale oni są słabiacy, ja pierdzielę. A ja na easy gram. Na easy to oni powinni, wiecie. Skoro kid mode to jest takie ultra easy, to na easy to oni powinni być trochę mocniejszymi wrogami. Nie żebym się tak tutaj chciał uczepiać czy coś, ale taka jest prawda. Zresztą w ogóle Spider-Man takie odnoszę wrażenie, że jest strasznie wolniejszy, kurde, niż w Spider-Manie 1. Takie odnoszę dosyć mocne, subiektywne wrażenie. Oczywiście to mówię, to że ja odnoszę takie wrażenie nie oznacza, że tak musi być. Ale wydaje mi się, że Spider-Man w Spider-Manie 1 na PS1 był płynniejszy niż dwójka. No ale cóż, co ja tam mogę rzec? Ja sobie mogę co jedynie pogadać. Okej, złapałem się, bardzo dobrze. Oczywiście co do kwestii komiksów i tak dalej, to nie wiem czy będę zbierał takowe. Bo tak jak mówię, Spider-Man 1 i 2 to są gry, które nie ma wymaganego 100% plus. Nawet nie chce mi się czasami eksplorować tych poziomów w poszukiwaniu komiksów. Tak więc podejrzewam, że będę robił tak jak w Spider-Manie 1. Czyli jak się jakiś napatoczy, to po prostu go zbiorę i tyle. Myślę, że nie ma tutaj co ten za bardzo iść w ten exploring. These guys are bent on stopping me from catching that motorcycle. Better take them all out before they hurt someone. Dobra. Dostałeś, kurde, gościu. A, teraz tam działko jest. No to lecimy na działko. O kurde! O Jezus Maria. Ale bym spadł prawie. Nie rób mi tak, Spidey. Proszę cię, nie rób. Albo pajączku, tak jak to pseudopolskie tłumaczenie robi. No tak, dosłownie pseudopolskie tłumaczenie aka ruski dubbing przedstawia Spidermana jako pajączka, nie? Albo Piotr Parker, kurde, to jest dopiero, kurde, bazarowe tłumaczenie. Ale śmieszne, muszę przyznać, śmieszne. Dobra, dostałeś tutaj sklepany. Jeszcze ciebie trzeba sklepać i działko zniszczyć. I lecimy dalej. Kolejne działko padło. Dobra, i co tu mamy? Teraz tam musimy się kierować, widzę. A i tam mamy jeszcze kolejnego dupkisia. Dupki, ślecę do ciebie. Okej, i tyle? Jo, tyle. No. Gra by ci oczywiście nie powiedziała o tym, że trzeba te maszyny niszczyć, z których ci te NPC korzystają, tylko ty się musisz domyślać. You are being followed. I know. You go on ahead. I've got something planned. Like this is the place. Now I know I have that invite here somewhere. If this were a movie, someone would spring a trap right about
Now! Oczywiście, jak żeby inaczej. One lone hero against overwhelming odds. Ah, I love being me. Oczywiście, jak żeby inaczej, teraz mamy poziom w tym całym hangarze ze Spidermana 1, gdzie, jak pamiętacie, musieliśmy niszczyć te generatory symbiodów. Więc teraz oczywiście powrót do jakże fajnej lokacji. Tylko, no, w stylu takim, że musisz oczywiście sklepać tych NPC-ów, no bo jak żeby inaczej, no kurde. I mówię, to jest właśnie problem do Spidermana 2, jaki ja mam, że zamiast, powiedzmy, zrobienia czegoś naprawdę pożytecznego, że tutaj mogliby naprawdę coś fajnego ogarnąć. Oczywiście mi się emulator musiał zwiesić znowu, bo jak żeby kurwa inaczej. No i tak jak mówię, zamiast zrobienia czegoś naprawdę fajnego, coś co naprawdę byłoby takie, nie wiem, wyróżniające się, albo ewentualnie, no, jakby mieli już skopiować to trochę, by ulepszyli chociaż te misje z tymi generatorami symbiotów, mimo że tutaj symbiotów nie ma, no to, kurde, oni postanowili pójść trochę w taką fuszerkę, moim zdaniem, no bo to jest takie na zasadzie, kurde, no, poszli na łatwiznę, o. Może nie, że fuszerkę, odwalili fuszerkę, ale poszli na łatwiznę, po prostu. Bo ja też bym mógł sobie zrobić, wiecie, misję, gdzie, o, zabij tyle przeciwników i tyle, proszę bardzo, cała misja. Ale na plus mogę powiedzieć to, że tak jak widzieliście przed chwilą, może zdążę wam to jeszcze pokazać. Weźmiesz to, Spidey, czy nie? You should have called for backup! You're dead, do-gooder! Tak jak widzieliście niedawno, ja mogłem podnieść jakąś beczkę lub jakąś skrzynkę, nie pamiętam co to dokładnie było. I na plus mogę przyznać, że w przeciwieństwie do Spidermana 1, to Spiderman tutaj to trochę szybciej porusza się z tą beczką. Może mi się uda to wziąć. Którym to zrobiłem? Kurde, no dawaj, czym ja to podniosłem? A może tą skrzynkę? Nie, nie mogę. Kurde, wcześniej mogłem, coś się teraz, nie wiem, zablokowało lub... Dobra, nieważne. W każdym razie klepmy się teraz z tymi, kurde, frajerami, no bo nic nam innego nie pozostało. Co do moich wspomnień z tą grą, to tej gry nigdy nie przeszedłem, tak więc moje wspomnienia są bardzo nijakie. Na pewno przechodziłem ten poziom. Doszedłem chyba do drugiego bossa lub trzeciego i później w 2019 prawie całą grę przeszedłem, tylko tam później się gdzieś zgubiłem, no i skończyłem moje perypetie z tą grą. Nie pamiętam nawet gdzie. W każdym razie... To, co chciałem powiedzieć, to to, że jeśli chodzi o Spidermana 2 Enter Electro, to po prostu, no, za młodu się zgubiłem chyba po drugim bossie, albo po trzecim, a później zgubiłem się prawie pod koniec gry, tak więc, no, tak to niestety się prezentuje. Dobra, i co teraz mamy zrobić? To jest bardzo dobre pytanie, bo sklepałem wszystkich, tak na dobrą sprawę. A nie, nie wszystkich. What, no more? Time to get some answers. All right, Chuckles. You're gonna tell me everything you know. I ain't telling you spit. I thought you'd say that. You know, I've never really suspended a man like this before. I hope this web line holds. Okay, okay, okay. They said something about an airfield. Hangar 18. It's all I know, I swear. Now there's a good thug, you see? You're not as dumb as you look. Look out! I'm not done beating on you yet. Shocker! Nice to see you too. Ooh, you like that, huh? Well, hold still, cause you're gonna love this. No i mamy go. Oczywiście, że tak. Shocker, czyli nasz pierwszy boss. Sloppy, Shocker, old buddy. Maybe I can yank some boxes on him. Ajajaj. Jak ja się, kurde, nie cieszę z twojego powrotu. W sensie, dobra, do Shockera w sumie... Dobra, nie bądźmy już tacy hejterzy. Do Shockera oficjalnie nic nie mam, ale szczerze, konfrontacja z nim... No, zaraz zobaczycie, na czym ona będzie polegać. To się zdziwicie, po prostu się, kurde, zdziwicie.
I better beat Shocker quickly. Dobra, patrzcie, będziemy się teraz z nim naparzać, chociaż w głównej mierze powinniśmy zrzucać na niego te skrzynki, no ale powiedzmy, że troszeczkę oszukamy system i się z nim ponaparzamy, bo na razie nic szczególnego mi nie zostało. Dobra, to zrobimy trochę inaczej. No, you can't have my lunch money. Okej, okay, tak się chcesz bawić? Dobra, no to... Poczekaj. Ja tu ci zaraz... Chodź tu. Kurde, szybko trzeba przed nim uciekać, bo on... Patrzcie, ile HP zabiera. Pierdziele. Wow! Dobra, jest. Mamy to. Tam jest jeszcze drugie życie. Biorę. Ja mam całe. Haha, ty nie! Dobra, trzeba teraz znaleźć te beczki. Gdzie to jest? A nie, może najpierw ten ogień ugaśmy. No kurde, czemu mi się ta gałka analogowa baguje? Dobra, dostaniesz w pierdziel. W sumie najszybciej jak potrafię cię zleję. No i padł. Patrzcie, jak go porobiłem. Haha, frajer. I believe that's all the time we have for today. I think we made some real progress today, Shocker. I really do. Hey, when you get to prison, remember to share your feelings with the group, okay? See, what was it that thug said? Hangar 18, right? There's a Hangar 18 at the airfield! I don't need pointy ears and a cape to figure out that this is probably another heist. O, jakieś nowe zdjęcie, żeśmy odblokowali. Fajnie. Jak najbardziej chcę zapisać. Widzicie? Tak jak w Spider-Manie 1 mieliśmy za każdym razem, powiedzmy, informacje odnośnie zapisanego stanu, czy chcemy zapisać po każdym poziomie, tak tutaj dopiero po bossie możemy zapisać z tego, co widzę. Więc dobra. O Jezu, nie to chciałem zrobić. Zróbmy... Nazwijmy się Pomidor, tak jak ja mam w zwyczaju na siebie mówić w końcu. I gitara. Finish. I pięknie. Co tutaj teraz mamy? Rolling Blackouts, Still Effing City. So where did they come from? No jak żeby kurde inaczej, no bo... Po co? Po co zrobić coś lepszego? Hey there, Spidey fans! These guys look like they're up to no good. Well, luckily Spidey's on the scene to make them realize the error of their ways. But watch out, Webhead. This time you may be in over your head. Czyli teraz tak, naszym zadaniem poza oczywiście pokonaniem 90% przeciwników, jak najbardziej, tak? To musimy teraz również bomby lub generatory po prostu rozbroić, które są na dachu. Więc jest jedyne takie małe podzadanie, ale tak, to kurde, oczywiście nad czym musi się misja skupiać? Jak, na czym? No, zastanówmy się, na czym ta misja musi się skupiać? Niech pomyślmy, na pewno nie na zabiciu 90% wrogów. I tak, ja wiem, że mogę być przy tym naprawdę męczący, że ja się tego tak czepiam i będę się tego czepiał. Arm the bomb and clear out. A bomb! Something this size could take out a whole city block! Better find the mercenaries and figure out how to turn it off. That bomb had slots that looked like they were made for keys. If I can find them, I can probably disarm the bomb. Yeah.
Co tutaj trzeba było robić z tą bombą? To mnie zastanawia. A, będziemy musieli chyba szukać tych takich. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę się mylić, bo już nie pamiętam tej misji dokładnie. Mówię, ja mam taką tendencję, że ja przed tą grą nie ćwiczyłem, tak więc nie wiem, co tutaj trzeba będzie robić z tymi bombami. A, dobra, już widzę, co trzeba będzie. Czyli jak widzicie, mamy 2 minuty do samego tego. Do samego dezaktywowania bomby, więc będziemy musieli szukać takich cząsteczek, takich, nie wiem, zasilaczy, takich zabezpieczaczy, które zabezpieczą nam bombę, żeby ona nie pierdyknęła oczywiście, bo chcemy, żeby New York City całe jeszcze było. Tak przynajmniej się wydaje. O, tutaj mamy strefę zakazaną, więc tam iść nie wolno. Dobra, więc szybko dostajemy się do góry. Szybko, szybko, Spidey. Szybko, szybko. Bez zbędnego tutaj pitolenia. Lecimy do przodu, bo czas goni. Okej, więc jeszcze nie. Chyba. Może tak? Dawaj, no. Nie! One down, three to go. Okej, to trzeba było zrobić, czyli podejść i kwadracik. Dobra, ogarniam już mniej więcej, o co chodzi. Więc teraz lecimy za naszym kompasem, który w sumie nawet nie wie, gdzie chce nas skierować, bo raz nas kieruje tu, raz tutaj. Więc lecimy w tamtą stronę, umówmy się. Dobra. Tam mieliśmy banner z Activision, ponieważ Activision musi się również reklamować w swojej własnej gierce. Co za kurde pieprzeni narcyzy. Narcystyczne głąby. Nie no, żartuję oczywiście. Więc lecimy teraz w tę stronę. W poszukiwaniu następnej, kurde, cząsteczki czy czegoś tam. Czy tam zasilacza, kurde, nie wiem, co to dokładnie zdobywamy. Gra nawet nam tego nie wyjaśnia, więc sami sobie możemy to interpretować, co my zdobywamy. Może nawet kości RAM zdobywamy. Byleby po prostu ten... Byleby ta bomba nie pierdyknęła. Dobra, gdzie ona jest? Kurde. Kompas tu się z jakiegoś powodu tak dziwnie buguje, widzicie? On niby mi pokazuje, że mam tam lecieć, a potem raptem, że gdzie indziej. Sam nie jest zdecydowany, gdzie ja chcę lecieć. No ale spitolę tą misję jak nic, bo nie widzę, gdzie jest. Może tam na dole jest. No ale przynajmniej będę miał teraz czas na exploring, więc zobaczmy. Tu nie ma. Tu nie ma. No nie zdążę, w 20 ile sekund to nawet nie ma opcji takiej. No, ładna eksplozja, co nie? Tak więc skoro wy to już widzieliście, no to pozwólcie, że teraz ja wam to skipnę i będę szukał teraz następnych tych cząsteczek. Tak więc dla was to będzie jedno skipnięcie, dla mnie to będzie cała robota łażenia po tym levelu i szukania tego gówna. Okej, mój błąd. Przepraszam was za wprowadzenie błąd. Okazuje się, że nie mamy tego szukać, tej karty magnetycznej, czy jak to się w ogóle nazywa. Tylko po prostu musimy zaatakować przeciwników. Wystarczającą ilość przeciwników i z któregoś z nich wyleci po prostu ta karta. Tak więc sorry za wprowadzenie w błąd. Jak widzicie, uczę się tej gry na nowo. Razem z wami zresztą. O, i mamy teraz niebieską kartę. Tak więc elo Benz, dziękuję, do widzenia. Lecimy z koksem. Teraz 3 minuty mamy. Czyli następni przeciwnicy będą po prawo, tak? Dobrze widzę? Chyba w tamtą stronę. Chyba. Ale tutaj nic nie ma, więc... Gra mnie strollowała. A jak widzicie, czekajcie, patrzcie na to. Widzicie, tutaj jest niewidzialna ściana. Nie możemy iść w tamtą stronę, bo tamto są miejsca zakazane. Tam nie wolno. Tak więc jak będziecie chcieli tam iść, to pamiętajcie, że nie wolno. Dobra, gdzie są następni przeciwnicy? Szukamy przeciwników. Halo? A, tutaj są.
You should have called for backup! Alright! O, i mamy żółtą kartę, zarąbiście. I radiowóz policji. Szkoda tylko, że ta policja tak troszeczkę nie reaguje na to, że są opryszkowie. Nie wiem, jak to się odmienia. Tylko Spider-Man musi mi za każdym razem w pierdol spuszczać. A czasami nawet wychodzi, że policja się nawet i na Spider-Mana uwieźmie, tak jak to było w pierwszej części, gdzie my to po prostu chcieliśmy ratować, że tak powiem, świata, wyszło co wyszło. Że później policjanci nas ścigali. Frajerzy jedni. Nie potrafią docenić, kurde, dobroci Spider-Mana. Tfu na was w ogóle. Three magical keys! Dobra, jeszcze zielone zostało. To pytanie, gdzie to zielone będzie? Gdzie będą w ogóle przeciwnicy, bo jest jeszcze chyba jedna miejscówka, gdzie mnie nie było. Tak mi się wydaje. W tę stronę mnie tak nie było bardzo. A może byłem? Ale blokowisko, ja pierdzielę. Kurde, jakie getto normalnie tutaj nam się zrobiło. Muzyka jak najbardziej oczywiście w porządku, nie mam tutaj nic do czego się mógłbym przyczepić. Lec lecim. Czyli kompas w sumie nas trochę w błąd wprowadza, bo on nam tylko pokazuje, gdzie jest ten generator, ale tego, gdzie są przeciwnicy, to już nam nie pokaże, no bo po co? Spider kompas, kurde, widać, że jest jakiś taki, nie wiem, zepsuty. O, i tutaj są. Czekali na nas specjalnie. I gitara. Mamy co nasze. O, i oczywiście standardowo Spider-Man ma problemy z przedostaniem się na budynek. Bo jak żeby inaczej. I teraz lecimy do generatorka, żeby bomba nie pierdykła. Tak więc jesteśmy już oficjalnie na miejscu. Bardzo dobrze. Pyk. I my. Now on to the airfield.